głosowaniu. Panie prawniku, ja zapytam, czy to... Został złożony wniosek o imienne głosowanie, to czy to dzisiaj, czy na sesji, czy... To znaczy dzisiaj mamy tylko imienne, to takie głosowanie statut przewiduje, czy imienne, czy taki czynny tryb przewiduje w mojej ocenie dla głosowania nad uchwałą. Także dzisiaj tylko w zasadzie wypracowujemy... Jeżeli to jest tylko opinia, to się zgadza. Dziękuję. Natomiast jeżeli będzie miało być głosowanie takie na sesji, to trzeba zgodnie ze statutem, trzeba tam... Zaraz mogę tam sprawdzić, jak wygląda zgłoszenie takiego wniosku. Proszę, pan prawnik sprawdzi zgodnie ze statutem. My natomiast przejdziemy do głosowania w komisję. Przechodzimy do głosowania na... W sprawie pierwszej petycji Stowarzyszenia Ryczaj. Dyskusja została przeprowadzona, temat Państwo doskonale znają. Przejdziemy do głosowania komisjami. Proszę, komisja rolna. Proszę? Głosowanie. Jeszcze raz. Precyzować, o co, na czym głosujemy. Kto jest za? Za wariantem. Tak, to jest za wariantem pierwszym wskazanym w petycji Stowarzyszenia Ryczaj. Tak? Proszę, komisja rolna. Komisja rolnictwa, proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Siedem osób za, kto jest przeciw? Jedna osoba, ty się wstrzymałam. Ja jestem. Dwie osoby przeciw. Nie jesteś zbrojnej. Aha. Komisja Rolnictwa. Siedem osób za. Jedna przeciw. Jedna przeciw. Dobrze. Proszę, Komisja Oświaty. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sześć osób za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu, kto jest za, proszę podnieść rękę. Sześć. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Sześć osób za, jedna osoba przeciw. Dziękuję. Wszystkie komisje zaopiniowały petycję Stowarzyszenia Ryczaj. Przechodzimy do petycji Stowarzyszenia Dąbrowa. Kto jest za wskazanym przebiegiem wariantem numer 6 wskazanym w petycji Stowarzyszenia Dąbrowa? Komisja Rolna. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Dziękuję. Komisja Oświaty. Proszę podnieść rękę, kto jest za. Jedna osoba. Kto jest przeciw? Pięć. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Proszę, Komisja Budżetu. Komisja Budżetu. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz, kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Proszę podejść. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Sześć. Dziękuję. Wszystkie komisje przyjęły opinię w sprawie petycji Stowarzyszenia Ryczaj i Stowarzyszenia Dąbrowa. Ostateczne głosowanie odbyło się na sesji Rady Gminy w poniedziałek 20 lutego. Dziękuję bardzo.